Cześć, witam Was w drugiej lekcji poświęconej stopniowaniu przymiotników i przysłówków. Pierwszą lekcję możecie obejrzeć, link do tej pierwszej lekcji jest na dole w opisie i jeżeli nie widzieliście tej pierwszej lekcji, to najpierw obejrzyjcie pierwszą lekcję, a potem wróćcie tutaj do drugiej lekcji. I to jeszcze nie jest koniec, jeszcze planuję nakręcić jedną lekcję na temat stopniowania przymiotników i przysłówków. Przypomnijmy sobie to, co już wiecie z pierwszej lekcji. Czyli to, że jeżeli stopniujemy przymiotniki, to musimy dodać taką końcówkę. Szy, sza, sze. Ktoś jest lepszy, coś jest większe, zupa jest smaczniejsza, a więc w zależności od rodzaju końcówka, tu oczywiście musicie o tym pamiętać, ale ta podstawowa końcówka, którą dodajemy, to jest szy, sza, sze dla przymiotników. Natomiast dla przysłówków ta charakterystyczna końcówka, gdy coś stopniujemy, mówimy, że jest cieplej, zimniej, lepiej, gorzej, to wtedy dodajemy ej, ale tu jest gwiazdka, która oznacza, że to ej zmienia to, co stoi wcześniej. Więc tutaj będziecie musieli pamiętać o zmianach, o alternacjach, albo będziecie musieli dodać i. Więc to jest podstawa stopniowania przymiotników i przysłówków w języku polskim. I z pierwszej lekcji już wiecie, że czasami, żeby ułatwić sobie wymowę, to do niektórych przymiotników, do niektórych przymiotników będziemy dodawać ej, na przykład ciepła, ale cieplejsza. I o tym opowiadałam w pierwszej lekcji, że to ej dodajemy do przymiotników, żeby usprawnić sobie wymowę. I dzisiaj powiem Wam o kolejnej rzeczy, o której musicie pamiętać, gdy stopniujecie niektóre przymiotniki i niektóre przysłówki. Czyli dziś opowiem o drugiej takiej charakterystycznej grupie. To będą przymiotniki i przysłówki, w których jest litera k i w których jest ten dźwięk k. Na przykład taki podstawowy przymiotnik jak krótki, krótka albo krótkie. I to, co musicie zrobić, zanim zaczniecie stopniować, to musicie wyrzucić to k. Albo k, albo oko, albo eko, to będzie k i jeszcze w połączeniu z tymi poprzedzającymi głoskami. A więc jeżeli mamy krótki, krótka albo krótkie, to najpierw musimy to k, które jest tutaj wszędzie, musimy to k wyrzucić. I dopiero potem dodajemy już tę właściwą, standardową końcówkę. A więc powiemy, że jest sierpień i dzień jest coraz krótszy. Dzień jest coraz krótszy, czy dni są coraz krótsze, bo zbliża się jesień. I tutaj nie ma w sumie nic takiego skomplikowanego, musicie tylko o tym pamiętać. Jeżeli jest k, wyrzucamy k i dodajemy tutaj już końcówkę charakterystyczną, tę standardową, szy, sza albo sze. A więc dzień jest coraz krótszy. Jak to wygląda w przypadku przysłówków? Przysłówek brzmi krótko. I obowiązuje nas ta sama reguła, czyli jeżeli tutaj jest k, to k musimy wyrzucić. No i mamy krót. To jest ten fragment, który nam został. Wiecie już, że jeżeli stopniujemy przysłówki, to dodajemy ej z gwiazdką i wiecie już, że ta gwiazdka musi zmienić nam tę głoskę, literę, która jest tutaj. Ty zamienia się w cy i powstaje nam forma krócej. Na przykład dzisiejsza lekcja trwała krócej niż wczorajsza lekcja. Więc na to uważajcie. Tutaj mieliśmy przymiotnik krótszy. Dzisiejsza lekcja była krótsza. A tutaj mamy przysłówek krócej. Dzisiejsza lekcja trwała krócej. Uważajcie na to. I teraz pokażę Wam inne przykłady, przymiotniki i przysłówki, w których właśnie to k musimy wyrzucić. I zwracajcie uwagę na, porównujcie przymiotnik i przysłówek, bo często zdarza Wam się mylić przymiotniki z przysłówkami albo używać przymiotnikowych końcówek przy przysłówkach czy odwrotnie, więc zwracajcie na to uwagę. Tutaj już mamy krótki i krótszy, czyli na przykład w sierpniu dzień jest krótki, czy w sierpniu dni są krótkie. No i te dni są coraz krótsze, są krótsze i krótsze i krótsze, one są coraz krótsze. Albo coś może trwać krócej, a więc krótszy, krócej. Tutaj mamy kolejny przykład, niski przymiotnik, nisko przysłówek i ktoś jest niższy,
ktoś ma 1,87 m, a ktoś ma 1,63 m wzrostu, więc ktoś jest niższy, ale ja na przykład mogę mieszkać na pierwszym czy na drugim piętrze i ja mieszkam na drugim, czyli ja mieszkam niżej, a ktoś inny mieszka na trzecim, czyli mieszka wyżej. Więc uważajcie, niższy, ale niżej. I jeszcze dwa inne przykłady. Szeroki i szeroko. A więc na przykład ktoś ma szeroki uśmiech i logopeda albo nauczyciel może powiedzieć... To będzie ten przykład tutaj. Logopeda może powiedzieć, proszę szerzej otworzyć usta, albo ktoś może się szeroko uśmiechać, ktoś może się jeszcze szerzej uśmiechnąć. A tutaj szeroki może być na przykład stół, mamy dwa stoły, ten ma 50 cm szerokości, ten 60, więc ten drugi jest szerszy. I tu zwracajcie uwagę, pilnujcie, czy w zdaniu potrzebny jest przymiotnik, czy przysłówek. A więc szerszy i szerzej. I ostatni przykład, brzydki i brzydko. Spójrzcie, na przykład według mnie Kraków jest brzydki, albo Kraków jest brzydszy od Warszawy. To tylko przykład. Tutaj możecie wstawić dowolne miasta, które Wam się podobają lub nie podobają, a więc jakieś miasto jest brzydkie, a jakieś drugie miasto jest brzydsze. Albo gdzieś jest brzydziej. Gdzieś jest brzydziej. Tu jest brzydko, ale tam jest brzydziej. Więc to są te przykłady. I jeszcze chcę Wam pokazać taki częsty błąd, który pokazałam Wam, poprosiłam Was o napisanie zdania ze słówkiem, z przymiotnikiem, a niektórzy z Was wpadli w pułapkę. I chodzi o właśnie, chodzi o tę cząstkę ej, dalszej i dalej, dalszej i dalej. Pułapka polega na tym, że dalszej to nie jest przysłówek. Dalszej to jest przymiotnik. Na przykład mamy dalszą współpracę i chcemy porozmawiać o dalszej współpracy. A więc tutaj mamy akurat miejscownik. Rozmawiamy o dalszej współpracy. O jakiej współpracy? Więc to, ten przymiotnik określa nam współpracę. Natomiast przysłówek to jest dalej. Jedziemy dalej, zatrzymajmy się dalej, dalej coś robimy. A więc przymiotnik dalszej, jakiej współpracy dalszej, a tutaj gdzie jedziemy, jak długo jedziemy, jedziemy dalej, jedziemy jeszcze dalej. I mamy jeszcze chwilkę na ćwiczenie, więc pokażę Wam zdania z lukami, a Wy uzupełnijcie te zdania przymiotnikiem albo przysłówkiem bliski, bliska, bliskie, blisko w odpowiedniej formie i może będziecie musieli ten przymiotnik czy przysłówek stopniować, a więc stopień wyższy albo stopień najwyższy. No i spójrzcie. Pierwsze zdanie. Gdzie jest stacja benzynowa? I odpowiedź, czy to słowo, które tutaj wpisujemy. Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Gdzie jest najbliższy bank? Gdzie jest najbliższa apteka? Gdzie jest najbliższy kiosk? W ten sposób możecie pytać o drogę do jakiegoś miejsca. Następnie. Zaparkuj tutaj, będzie do plaży. Zaparkuj tutaj, będzie bliżej do plaży. Będzie bliżej do plaży. Następne zdanie. W tej okolicy jest kilka sklepów, ale Biedronka jest... Biedronka jest najbliżej. Biedronka jest najbliżej. Kolejne zdanie. Na weselu była tylko rodzina. Na weselu była tylko najbliższa rodzina. Była tylko najbliższa rodzina. I ostatnie, trudne. Zobaczymy, czy sobie poradzicie. Na weselu byli tylko członkowie rodziny. Na weselu byli tylko najbliżsi członkowie rodziny. I uważajcie tutaj na ortografię. Mamy tutaj rodzaj męskoosobowy, najbliżsi członkowie rodziny. Tutaj ta wymowa może
jest nietypowa, bo nie wymawiamy tego tak dokładnie, jak jest to napisane, czyli nie powiemy najbliżsi, nie brzmi to naturalnie, najbliżsi, najbliżsi. Tak naturalnie wymawiamy to słowo. No dobrze, to koniec na dzisiaj. Dzisiaj opowiedziałam Wam o drugiej grupie przymiotników i przysłówków, w których musimy wyrzucić k, zanim dodamy końcówki. I jeszcze zapraszam Was na trzecią lekcję, na trzeci filmik, który wkrótce nagram o przymiotnikach, o przysłówkach nieregularnych i o jeszcze innych problemach związanych ze stopniowaniem. Miłej nauki, do zobaczenia, cześć!